I seek my own way, and I shall carve it with the skull. We have waited for you. Dark Messiah, might and magic. Witajcie moi drodzy, ja jestem Lucik, a to przed wami kolejny odcinek, o kurde, spadłem, z serii Zagramy w Dark Messiah of Might and Magic. Mam tutaj do czynienia z zombiakami, także co, bierzemy się do roboty, może teraz się pobawię trochę tymi sztyletami, czemu by nie? To mamy kilku. O fuck, jak on mocno bije, no. Ostatni odcinek dał mi spore siwych znaków, że tak powiem. Z tego względu, grę może wyciszę, o dobra, nie wiem czy to widzieliście. Kabelek, dobra, już. Wszystko ogarniam. Okej, okay, nie lubią prądu. Kurde, oni na mnie rzygają. Kurde, macie, to będę ledwo żyć, widzę. No dobra, co to mamy? Pewnie krytyczne, nie wiem czy mi się kurcze opłaci. O fuck. O szlak, następny mądry. Yeah. Się zastanawiam właśnie, tak myślę, co by tu zrobić. Chyba takie coś zrobię, będę polegać na leczeniu, póki mi się potionki nie skończą, many. Tyle muszę jakoś to... O fuck. Rozsądnie rozgrywać. Zginął? Zginął. Tak, właśnie się zastanawiam nad tymi umiejętnościami, żeby wpakować w to. Jeszcze jakiś. Kurde, mać, sporo ich tu jest. No, dawaj. Jest. Naprawdę sporo tych ciosów muszę tu wpakować. Mam jakieś belki, tu coś jest. Fuck, jak się przestraszyłem, Jezu. O nie. Ej, wiecie co, ogień sobie jednak trochę lepiej radzi. I to znacznie lepiej sobie ten ogień radzi, więc jednak zostaje przy moim mieczu. No dobra, musimy jakoś to ogarnąć w sumie. Piszę sobie grę, żeby nie było. Znowu zginąłem jak ciota. Prawda, i tak zginę jak ciota. A może jak skoczę tak? Tak. O! Jak miło. Duży świecący biały kryształ. Umieść go w posągu pająka, okej. Okay. I o to chodziło jakby. Nie wiem czemu, ale czasami po prostu to się buguje, muszę zaczekać aż się wyciągnie animacja miecza, dopiero mogę wyciągnąć tarczę. Nie wiem od czego to zależy. Okej, spoko, czyli musiałem wzdłuż ściany przejść, żeby mnie to po prostu nie zabiło. Okej, dobrze wiedzieć. Teraz tak... Ja to mogę jakoś ruszyć? Nie. Nie, ale natomiast mogę na przykład pokusić się o to. Nie na jedno mi wyjdzie. Muszę się tam na górę dostać. Ogólnie jesteśmy w takim rozdziale, że uciekliśmy... Taka sytuacja jest w fabule, że musimy uciec Arantirowi. Cieszyć się z aktywowaniem właśnie tego posągu najwyraźniej. Co otwory? Urgash jeden wie. No dobra, kim jest ten Urgash w ogóle? Jakiś bóg chyba. Okej, otworzyła nam się komnata. Okej, spoko. Wiecie co, ja jednak wolę zaczekać, aż sobie odblokuję tą siłę do pełni. Kurde, to też mnie kusi, wiecie. Tylko, że brakuje mi trochę many. O! Dobra. Walę w zdrowie jednak. Tam wiecie dlaczego. A i właśnie, mogę sobie teraz tą zbroję płytową, zdaje się, ubrać. O!
Kasa pancerza 3. No. I to znacznie zwiększona moja przeżywalność po prostu. Teraz muszę zaczekać, aż się animacja skończy. Dopiero teraz mogę wyciągnąć tarczę. Nie wiem, czemu to się tak spłukowało. O nie. Okej, zginął. Jeszcze jakiś mądry? Lepszony Magizashi Nagów. Aha, to już wcześniej mogliśmy go zdobyć, ale... No nie, wydzieliłem sobie jeszcze punktów krytyki. O! To się przyda. Teraz pytanie, jak tu zejść i się nie zabić, okej. Okay. O nie. To dużo ich tu jest. O fuck. Dobra, ja tu zginę, jak tak dalej pójdzie. Jak? On mnie otruł normalnie, mówię wam. No. Gin, ty kurczę syno, ty. No, dziękuję bardzo. O fuck, jak się przestraszyłem. Dobra, my tu mamy pułapki. Że nie zginąłem, to jest sukces. Jezu. Aha, buguje się, okej. Okay. Kurde, mogłem to rozwalić, nie przemyślałem tego. Mamy łańcuch. Tam w górę po tych belkach jeszcze będziemy się wspinać tak w ogóle. O fuck. Dobra, on mi nic nie zrobi, bo animacja się skończy, to on zginie. Właśnie o to chodzi. Nie są wrażliwe na ogień, ale jednocześnie oni potrafią mnie zabić w 2-3 hity. Prawda, i tak już się ulepszyłem nieco pod... o, czarodziejski grzyb przyda się na pewno. On mi tutaj przywraca zdrowie i manę na maksa. Dobra, co dalej? Zapiszmy sobie w ogóle tą grę. Musimy poeksplorować całą tą świątynię. Szukać tych klejnotów. Pamiętam, jak pierwszy raz robiłem ten etap, no naprawdę. Jest to sporo trudności. Z zombiakami. Ale na szczęście ten miecz mi po prostu ułatwia to życie. Okej, okay, naładowałem sobie adrenalinę. Tylko teraz z niej nie skorzystam oczywiście, jak na złość. To chyba wróciliśmy do... punktu wyjścia, raczej wejścia. Ale możemy sobie wejść na te łańcuchy oczywiście. Gdzie tu mogę wskoczyć? O tu. Okej, chyba tu mogę wskoczyć. No trzeba się to pobawić generalnie, nie? Wiem, że u góry możemy ich po prostu wszystkich ominąć. Ale jednak wolę przyzwyczaić się do walki z zombiakami, żeby tym nie żałować. O! W tych dzwonkach możemy sobie podnieść różne przedmioty, to jest bardzo... O, fuck, fajne. Muszę pamiętać, żeby trzymać spację, gdy jestem przy krawędziach i skaczę. Okej, tutaj muszę chyba się... O, fuck, rozbiec. I teraz mi powiedzcie, gdzie ja muszę iść? Tam jest ten. Okej. Wiem, że gdzieś muszę tutaj przejść w tych tunelach. O, tam mamy kolejny czarodziejski grzybek. Tu nic nie mam raczej. Dobra. Tu nic nie ma. Tu już byłem. Chyba jest jedno miejsce, gdzie muszę przejść w tym momencie. I to jest tamto miejsce. Albo i nie.
O, masakra, jak nie lubię się gubić w grach. Tu mamy ołtarz, dobra, spokojnie, no spokojnie, musimy to przemyśleć. Okej, tutaj musimy pójść. Dlatego ładniej rzecz ujmując tutaj. Tylko, że muszę uważać, bo ja tutaj gdzieś padam na coś. Piszę sobie to oczywiście. Dobra, jestem. Sobie poprawię mikrofon. Okej, nice. Teraz. Okej. Może już zużyłem tą pułapkę niepotrzebnie. Może i potrzebnie. O, fuck. Those are Arantir's dogs. They must have found a way in. Fucking shit. Jak ja nie lubię takich nagłych pułapek. Może tak będę mógł. Okej, żyję. Those are Arantir's dogs. They must have found a way in. No nie gadajcie, że muszę z nimi walczyć. A, oni się spalili, okej. Proszę oczywiście. Nice, udało się. A prawie zginąłem. Zamachnął się na mnie skubaniec. Dobra, niech mi się mana regeneruje. W każdym bądź razie... Kurde. Teraz pytanie, jak ja mam się tego pozbyć? Miksura lecznicza. Może tędy jakoś. Kolczuga jakaś. A, to jest to, co ja mam. To pierdziele. Tego mogę korzystać, ale tu... Dobra, nie ma co, ja wracam się tutaj. Warto się kleić do ściany, pamiętajcie. Odkryłem to przez przypadek, ale wydaje się. Dobra, manny niestety nie mam, ale może jakoś sobie poradzę tutaj. Oczywiście ich jest tutaj pełno. Oczywiście. A, fucking shit, dobra, padłoś. No, zamachnij się. No, szniapierdziel, ostatni. To wszyscy? Czy jeszcze jacyś? Okej, tyle, ja pierdzielę, z czterema zębiakami miałem problem. Jeszcze tam są jacyś, Jezu. Zapisik, zapisik. Co to jest w ogóle za miejsce, pierdziele? Okej, oni nie lubią generalnie. Nice. Okej, uciekam, uciekam od nich, uciekam. Fucking hell. Tu w ogóle coś mogę podnieść. O kurde, prawie zginęła. Dziękuję. Jeszcze jakiś, ja pierdzielę. Od przodu nie warto stać. Po prostu... No, sami widzicie. No nie! Warto koło nich manewrować. Jak mi przykro. Okej, tego nie otworzę oczywiście. No nie pierdziel się, no. Jeszcze wstawał. Nice. Zapisik. O, widzę swoją rękę. Zakrętek, zatruta kirysy, przepraszam.
Zatrute kirys, a to pierwsze lidzie, tego i tak nie ubiorę. No i co dalej? Tu mamy różne przejścia chyba. Tu możemy chyba wejść? Nie, jednak nie. A to mamy grzybek. Mogę skorzystajmy z okazji i się uleczmy. O, jest tutaj jeszcze. Fajnie. No nie wiem, że jeszcze jakiś. O! Fajnie, fajnie. Jak się podnoszą, to jeszcze łatwo ich tutaj... No, już znalazłem chyba wejście, jeju. Tu muszę wejść. Phew. Tu mamy coś jeszcze? A nie, tu się wróciłem, przepraszam. Tu nic nie mamy, tu... coś się blokuje, psuje światło, nie mam pojęcia. Aha, tu mam osobną lokację jakby. Okej, nawet lepiej wyszło. Spoko. To jest żółty pierścień, znaczy pierścień, kryształ, przepraszam. The Maiden's Eye, an artifact of fate and doom. It's nearby, somewhere above us. O nie. Nice, zginął. O nie, to się pali. O kurde, ja tą oliwę mogę na nich wrzucić. No oczywiście musiał mnie... Tutaj. No kurde, gin. Nie, zostaw mnie. No nie. No nie. Dobra, warto wykorzystywać na nich te pułapki w sumie. Chodźcie tu. Chodź, 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 chodź. Niech spadnie to na ciebie, prosto na ciebie. No kurde, oczywiście musi mieć coś na plecach bić. Nice, poleciał. Dobra, co dalej, co dalej? Nie mam w ogóle odtrudek. Już miał... To. Dobra, powiedzcie mi, gdzie ja jestem. Uciekam jakoś stamtąd, ale... Oni oczywiście tutaj będą po mnie schodzić. Więc nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, że to ja jestem. Może to jest horror, czy synu? No, dziękuję ci. Jak ja nie lubię zombiaków w tej grze. No nie. O. Dobra, nie było tematu. Wykorzystałem na tego gula moją adrenalinę. No moi drodzy, żarty się skończyły. Okej, poszukajmy w sumie czegoś, bo nie bez powodu możemy się tutaj pałętać. Tam widzę zombiaka po jakichś kratach chodzi. Aha. No świetnie, jeszcze zaraz zginę. Kurde, masz te linie czasami są dobre, a czasami są do dupy, nie? O, dobra. Dobra, co tu się dzieje? Smocz pazur. It makes me feel uneasy. It's unpleasant. O kurde. Those are evil, dangerous weapons, Sarath. Weapons of the Dragon Knights. They were holy fanatics in league with the seventh dragon when he tried to murder your father. Okay.
Okej. Warto było tu przyjść jednak, co? To mnie to teraz da. To się tutaj jakby... Nieważne. A tutaj jest jakiś jeju. To co, musimy jakoś go tutaj zwalić. Ała. Oni prądu nie lubią. Oni prądu nie lubią, tyle wam powiem. Tu mamy w ogóle jakiś osobny obszar jeszcze, jakiś inny. Bardzo mnie to cieszy. Ale wróćmy się do tamtego kryształu, co? Oczywiście musiał mnie zatruć. To jest skurczy synu. Pa. No, Saret. No, spa, wspinaj się. Dziękuję. Ja pierdzielę, no, ciężko, ciężko. Chciałem uciec i tu. O, fuck. Dobra, spadł. Nie jest źle, nie jest źle. Damy radę. O nie, prawie zginąłem. Dobra, jeszcze jeden zombiak mi został. Dobrze, jestem na hita. Dobra. O, no. Nareszcie. Pieprzone zombiaki, to będzie tytuł tego odcinka, albo coś grzeczniejszego wymyślę może. Masakr, mówię wam. Dobra. To co, tam lecimy. Boże, nie mam ci, miałem problem z gulami. Teraz będę miał problem z zombiakami, to od cholery ich jest. Zachciało mi się wyższego poziomu trudności, nie mam za swoje, co? Dobra, chyba tak zrobimy. Wykorzystamy te belki oczywiście. Potem ruszymy dalej w tej lokacji. Ja nie wiem, czy tych filmów nie podzielę właśnie na... Oko dziewicy, dobra. Mogę się jakoś wspiąć? Okej, dobra, udało się jakoś. Czy mi się opłaciło tu wejść w ogóle? Tak. Dobra. Ja tutaj dam takie coś. Czy miał jak zejść? Okej. Okay. Chociaż po tej linii też w sumie mogę zejść. O nie. Nie było tematu. O. Przestraszyłem, że zginę, kurde. Szata czarodzieja. Wywalić. Mi to nie jest potrzebne do szczęścia. No co, moi drodzy, kontynuujemy wytrówkę naszą. Oko dziewicy mamy. O nie. Nie chce mi się. Ale muszę. O fuck. O nie, nie, lubię prądu. Nice. Dziękuję. Pierścień krzepy by się przydał teraz. Chociaż nie, w sumie już nie. Oh.
Nie gadajcie, że jesteśmy w dupie. Wrota się za mną zamknęły, halo. Dobrze, moi drodzy, ja nie idę dalej. Komentował Lucik. Podzielę to na kilka chyba odcinków, to szukanie tych, no... tych klejnotów, tych artefaktów, które musimy wsadzić w tamten posąg pająka. Zdobyliśmy również dosyć ciekawy mieczor. Mianowicie, tego właśnie nie wyrzuciłem, nie, smoczy pazur. Kurde mać. Wypowiada się epickość. Komentował Lucik. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. My będziemy sobie zapowiadać w żadnym odcinku. Oho, nie! Zajebiście, żebym się pożegnał. O nie! Dobra, ja uciekam. Na razie, hej. Ups and downs with the peaks and valleys. I reach my palace and it's in the alley. No cage, more like a jungle. Thoughts run free, but my ego's humble. I wish everyone still could hope.